Witajcie, myszki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na edukacji Case Redux jako syndykat Ameryki. I zapewne się dziwicie, dlaczego tamten dłuższy odcinek jednak nie pokonujemy Kanady. Dlatego, że w sumie spodziewałem się tego, ale myślałem, że może jednak nie. Wyszła aktualizacja, która po prostu trochę pozmieniła regiony, czyli pododawali jakieś tutaj małe regiony, nie wiem, Finlandii, nawet nie wiem po co. No jak sami widzicie też, to pododawali regiony i nawet nie wiem dlaczego kiwa jest. No, czasami dodają regiony, po czym coś zapominają i powstaje kiwa. Więc obecnie naszym... Ale gości śmiesznie wygląda. Obecnie naszym celem będzie coś, że tak powiem, coś nowego, coś innego. Czyli po prostu zdobycie nowej Anglii. Ja tylko chcę sobie popatrzeć, ponieważ dodali nowy teaser, ale chyba jeszcze go nie wdrożyli. Dodający coś do Afganistanu. Więc został nam tylko jeden dzień. Oczywiście wielki boss jest z nami. Nie wiem, co zrobiliśmy w Wielkiej Anglii, Nowej Anglii. Wysłaliśmy to. Ale oczywiście znowu porobimy to, ale tym razem sobie jeszcze tutaj porobimy inne rzeczy. Zobaczymy, czy będą... Chyba Nowa Anglia została zostawiona sama sobie. Nawet nie rozumiem, dlaczego chcieli tak to zrobić, ale okej. Więc jak na razie wszystko jest według mnie... No, w miarę. Zastanawiałem się, czy muszę to robić. Po czym się okazało, że tak, muszę to robić. Takie tutaj mieliśmy 25, ale nie robiłem przez większość czasu, więc nadal mamy te małe takie minusy. Jeżeli chodzi o produkcję, no to produkcja jest taka, jak sami widzicie, zawsze jest zła, więc nic się nie zmieniło. To, co w głównej mierze teraz robię, to po prostu przygotowywanie się do wojny, ponieważ jak sami pamiętacie, no już w jednej wojnie byliśmy, ale niestety nie jestem, więc znowu będę musiał poczekać na tą wojnę. No, niestety. Więc w międzyczasie po prostu sobie będziemy tutaj jakieś mniejsze rzeczy robić. Mam w sumie flotę rozstawione, jeżeli chodzi o rodzaje. Ale no, tutaj teraz muszę sobie pozbierać się. No, wiem, że to jest powtórka rozrywki, co ostatnio było, ale no niestety... No niestety, zazwyczaj jak ja to nagrywam, to mam jakąś fajny czas na sesję, a wtedy nie miałem za bardzo czasu na sesję nagrywkową i... No i tak się to skończyło. Teraz to, co muszę zrobić, to po prostu o to wreszcie przejść. Ale to trochę potrwa, więc ten odcinek też nie będzie, dopiero w połowie coś się stanie. W międzyczasie oczywiście będziemy to robić i tutaj mam jakieś bonusy. Zazwyczaj biorę to, dlatego że wiadomo, że to jest najlepszy bonus na świecie. Bonus do czołgów to jest najlepszy bonus. Też jest fajny bonus do samolotów, ale to zależy, bo lepiej najpierw mieć nieco lepsze czołgi niż lepsze samoloty, bo samoloty to oczywiście, ale one dosyć duże kosztują, a czołgi możemy wykorzystać w no, bardzo różnych wariantach. Więc tak, oprócz tego, że po prostu nas wywalili i nie mamy już agentów tutaj, więc musimy sobie wysłać... Bo wysyłamy ich... Tak, jesteśmy na całej Anglii? Nie jesteśmy na całej Anglii, ale jesteśmy na większości Anglii. I to się liczy. Niestety Anglia jest dobra, jeżeli chodzi o to. Więc będziemy musieli trochę się, że tak powiem, zwijać z atakiem, żeby nam tam agentów nie pozabijali. Jeżeli chodzi o nasze dywizje, no to one chyba nie są aż tak bardzo rozwinięte. Tutaj chyba pozmieniali, jeżeli chodzi o to, że już takie, że chyba jednak uznali, że aktualizacja paradoksu do blokująca to nie jest zbyt dobry pomysł, albo ja już zrobiłem. Po prostu doktrynkę, która to zrobiła i nie zauważyłem tego. No wydaje mi się, że akurat paradoks z tym zablokowaniem trochę strzelił sobie w stopy, dlatego że dosłownie AI najbardziej wykorzystuje tą zmianę, a nie gracze. Okej, będziemy mieć kilka tutaj do wyboru. Póki co ja sobie teraz wszystko inwestuję w gospodarkę.
Dlatego, że podczas wojny naprawdę tego w ogóle nie robiłem. Więc mało co mam jeszcze badań do tych, ale mam dosyć rozwinięte Mio, więc Mio akurat jest fajnie wyglądające. Tutaj sobie też wykorzystajmy naszą siłę polityczną, żeby zwiększyć. Ja jak wygląda produkt. Nice. Nice to wygląda. Dałem sobie w kilkunastu stanach i sobie cenię. Więc tak, po pierwsze to musimy sobie patrzeć, jak to wygląda z tymi kolejami. Tutaj widzę, że nadal mamy problemy. Tutaj też są problemy. Tak rozwiązują tak nasze problemy, że po prostu stawiam to i oby się wybudowało. Tutaj, jak sami widzicie, mega dużo infrastruktury jest robione. I co tutaj możemy zrobić za to? Co to mamy do zrobienia? Możemy zrekrutować. O. Wiecie co? Może na razie włączymy sobie po prostu. Nie chce mi się jakoś rekrutować tego. I jak sami widzicie, dosyć dużo nam przychodzi, bo jak sobie już wreszcie zamieniamy sobie te kory, to wtedy dostajemy te fabryki, które tam mieliśmy. I pytanie jest takie, po pierwsze, że mamy w sumie mnóstwo tego. Oj, się nam Mio zaktualizowało, tak. Zauważyłem, że jest taki problem, że jeżeli się nam zaktualizuje Mio, to my musimy później ręcznie aktualizować no wszystkie te rzeczy. Na szczęście nauczyłem się, jak to robić, więc nie jest też takie problematyczne. I to, co chyba my zwiększaliśmy, to było Relay PT? Chyba tak. I dobrze. Ja akurat inwestuję w lepszy sprzęt niż ilość. I widzę, że się nam artyleria zrobiła wystarczająco dużo. Wiecie co, teraz pójdę w stabilność. Wydaje mi się, że to będzie lepsze. Tutaj oczywiście mamy problem z Rosją, która już umiera. A nie pokazywałem Rosji. Chyba trzeba pokazać Rosji. Dobra, mamy to zrobione. Więc możemy przeciwko temu robić. Wow, długo się będzie robiło. Rosję za chwilę pokażę, tylko że tutaj sobie ogarnę to wszystko. On the beach. I w takim razie zaczynamy. Musimy sobie zjednać całą Amerykę, dlatego że, no wiecie, jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki, znaczy się obecnie syndykatem. Jak sami widzicie, Niemcy trochę się rozeszli i trochę groźnie wyglądają. Rosja totalnie dupę dostaje. I w sumie z dwóch stron. Taki. Wiem, że dzieci mnie oglądają, więc nie powiem tego. Wiem, że nie macie 18 lat, więc nawet nie udawajcie. Widzę statystyki. Okej. W takim razie. Teraz nie wiem, co mam włączone to. W takim razie zacznijcie ćwiczyć, jeżeli już większość sprzętu jest u was. To byśmy sobie wydali na więcej tego sprzętu, bo dosłownie nam brakuje. Fajnie, że możemy sobie to porobić, tylko że sprzęt wsparcia w ogóle dostaje od tego Mio coś? Bo wiecie, bo ja mam to Mio na to, ale ten sprzęt wsparcia, chyba że muszę dodać. Tak, tak. Teraz się zorientowałem, że trzeba dodać do tego. Ok, wykorzystajmy jakieś stare karabiny. Nie chcę ich sprzedawać, bo jesteśmy akurat taką gospodarką, która jednak jest dosyć spora. Jeżeli chodzi o resztę, my możemy sobie wybrać to. A breakthrough było. Dobrze. Nigdy się na tym nie znałem, więc jeżeli coś głupiego zrobiłem, to kiedyś się zorientuję, o co chodzi. Okay, więc tak, po pierwsze. No wiadomo, że tutaj mamy teraz problemy z zaopatrzeniem, które musimy no po pierwsze to zrobić, więc gdy tylko możemy, rozstawmy to i rozstawmy jeszcze oczywiście kolej. Wydaje mi się, że dosłownie mają. Co to jest? Moją strategią to jest po prostu budowanie kolei w taki sposób, że w ogóle nie ekonomiczny, tylko bardziej
wojskowy, że robimy to kolej w taki sposób, żeby to wojskowo miało znaczenie. Co wiadomo, że dla gospodarki jest najgorsze, ale wiecie, no co tam, żyje się jakoś. Ogólnie ktoś ostatnio pokazywał, jak wygląda ten cały projekt CPK z koleją i nawet fajnie to wyglądało. Trochę głupi był podpis, że tam koniec z koleją jak za zaborów, ponieważ trochę trudno było tam zobaczyć to. No ale niestety, no niektóre regiony mają lepszą kolej, niektóre gorsze, ja mam lepszą, więc ha, ha, ha. Ale i tak muszę prawie godzinę jeździć, plus jeszcze opóźnienia. Więc ha, ha, ha i płacz. Co tutaj będzie? Lotnisko by się przydało, realnie. Tak, akurat gdy o CPK mówię. Dobra. Tutaj spróbujcie wybudować sobie. Na szczęście wybudowałem w pewnym momencie mnóstwo fabryk. Więc mamy jak co tam wykorzystywać. My się tutaj już szykujemy na wojnę, więc może warto by było już wyłączyć to. Nie szykujcie się. W takim razie nasze plany kolei w ogóle nie mają znaczenia, jeżeli... Oj, udało się wreszcie pokonać ich. Naprawdę w sumie... Wreszcie, no... no trzeba powiedzieć, że po prostu nic nie robiłem, więc po prostu sami skończyli to. Okay, w takim razie wysyłamy 6 samoloty. O, tutaj mamy jakieś lotnisko, nie założę. I tutaj spróbujmy wystawić jakieś samoloty. Możemy... Wystawmy po prostu wszystko, co możemy i tyle. Znaczy się wszystko, co możemy i jeszcze z sensem. Okej. Okay. O nie, złapali naszego agenta. Trochę słabo. A wy atakujcie bunkry. I w sumie to, i w sumie to. I w sumie... nie, porty nie. W sumie radiostacje, to też można, możecie to też atakować. Wojskowe fabryki i lotniska w sumie też. I okej. Okay. Teraz tylko oczywiście będzie pokazywał, że musimy to wszystko produkować, ale nie chce mi się zbytnio. Czy będziemy chronić nasze porty? W sumie... warto by było chronić nasze porty. Czy wy jesteście w wojnie z nimi? Jesteście w wojnie z nimi. Więc nie powinno być problemu. Macie jakichś sojuszników? Macie. Co to jest RCF? Macie Royal Central Agency Force? Nie. Nie pamiętam, czy było RCA. Jak to wygląda z naszymi intuicjami? Wszystko dobrze wygląda według mnie. Tylko się oczywiście płaczą. Oni zawsze płaczą, więc to nie jest jakieś mega źle. Pytanie jest takie, czy coś jeszcze tutaj mamy do zrobienia. Wiem, że zastopowałem czas i długo tutaj się nic nie dzieje, ale chcę być po prostu gotowy na wojnę. Myślę, że już możemy ich wystawić. Jak sami widzicie tutaj... w razie do jednej floty wystawiłem. No jak to wygląda z tą wreszcie naszym zaopatrzeniem? Ale to w ogóle się nie wybudowało. Dobra, w takim razie jak tutaj już mamy, no to w sumie mogę wrócić, dostać ten research slot, który chciałem. Mamy już 300 statków, to nice. No i zaatakujemy, bo w sumie oni nie są jacyś mocni. O właśnie. Już. Teraz oczywiście wszystko będzie tutaj nas wzywało do wojny. Oczywiście uwielbia nas wzywać do wojny. Co tutaj mamy? Wyłącz to po prostu.
I co tutaj jeszcze? O! Porty. A to chyba zdobywamy te porty. Ok, w takim razie dojmy ten rodzaj statku. Ten po prostu damy. Ty idziesz do tego... To jest ten mega duży? Nie, ten chyba to nie jest ten mega duży. Jest ten. Chyba, że już się pozmieniało. Na 53 to już jest ten. Tutaj wszystko powoli się rozwija. Tutaj widzę, że się pojawiło. Więc wydaje mi się, że na wszystko się zgodzimy, bo czemu nie? No i nasze jednostki, tak nie powiem, trochę, trochę tak, trochę nie. Na pewno jakoś tam nam idzie. W zasadzie było lepiej, dlatego że w sumie mieliśmy jakieś szanse. Tutaj widzę, że Gurinki możemy zaprosić. Nie wiem, czy zaproszenie Gurinki to jest naprawdę mega poważny pomysł. Na razie widzę, że konwoje ich zatapiamy, więc jest dobrze. No i ogólnie na pustkowiach Alaski jakoś nam dobrze idzie. Tam jest też jak z Vancouver będzie. Bo pamiętamy, że Vancouver to jest to jedno z miejsc, które nie lubimy. Okej. Tutaj nie wiem nawet na czym to polegało. Infantry weapons w sumie zróbmy to, bo i tak w pewnym momencie będzie nam to potrzebne. Możemy to zrobić, damy do tego. Więc tak, chodzi o to, żeby teraz po prostu jak najbardziej zmniejszyć o tam i... No i mamy wojnę, ale wiadomo, że ta wojna to nie jest jakieś mega straszne coś. Tutaj nie wiem, co się stało tutaj. To jest jeden z tych ciemnych rzeczy, które nie wiadomo, o co dokładnie chodzi. Okej, bierzemy dalej to. Okej, powoli się tutaj nam wyłącza. Okej, jak pokonamy w sumie tych, to nie powinno być aż tak źle. Wy jesteście w wojnie z międzynarodówką, tak. Jesteście w wojnie. O, bo... O, maści los. Oni poszli do wojny. Wiemy, że Czechy to potrafią być groźne, więc... Więc to nie jest taki, że tak powiem, taki lekki przeciwnik. Tutaj wreszcie się udało nam wejść do Vancouver, więc powinniśmy sobie poradzić. Widzę, że Halifax jest naszą kolejną stolicą. Znaczy się naszą, no ich. Dobra, może to zainwestuję obecnie. Nie wiem, czy to by było fajne. Tutaj coś było fajnego. To było. Mamy w sumie 100%, więc możemy sobie zainwestować to. Ale co tam pokazuje z tym? Mamy to. Więc tak na razie to sobie wyłączymy i mamy to. Co też sobie wyłączymy. I powoli do Halifaxu idą, bo dosłownie nikt nie broni Halifaxu, więc... Sami wyszli tam. Nice. Udało się wszystko pokonać. Czy my w ogóle jeszcze jesteśmy z nimi w wojnie, czy po prostu... To jest taki koniec, że tak powiem, koniec. Okej. W takim razie my zabieramy wszystko z tej Kanady. Oni dosłownie ukradli nam tereny. Oraz są Brytyjczykami, to też trzeba przyznać. Okej, submit. Gdzie to jest? Nie powiem, kto ma kurs. My mamy na tym kurs, więc... dalej, West Indies. Może jeszcze zobaczmy, czy... Tam z Natalu, bo wiem gdzie jest Natal, tylko pytanie jest kto tam ma. Ci w sumie mają. Zbierzcie. A my w sumie... nie wy, my. My w sumie...
Też wierzymy wszystkie te wyspy. Wiadomo, że to do nas. Eutoriko też wiadomo. Teraz jest pytanie, czy ktoś tutaj z nimi walczył. Albo nie, wszystko to jest w Ameryce, więc my wierzymy. To będziemy żałować. Ok, jesteśmy w wojnie z kimś, nadal jesteśmy z nimi w wojnie. Mamy nigdy, nie było, tam była opcja do tego, ale chyba już jej nie ma. I mamy tu jakąś opcję, żeby rozwijać się. Możemy tutaj odzyskać nasze regiony, więc to też fajne. No chyba, że sami postanowią, że chcą się poddać, to wtedy bardzo chętnie to wykorzystamy. Więc w międzyczasie możemy sobie zrobić na nich. Nie mamy fabryki oczywiście, więc możemy gdzieś wykorzystać. Myślę, że wykorzystanie na artylerię będzie najlepsze. Dobra, tutaj już się coś nam ustawiło. Chyba nam się ustawiło z tym zwalaniem, więc tak. West Indies. Że zdecydujmy pojedynczo. Newfoundland. To mnie nie chciałem zbytnio tego robić, ale okej. I się w ogóle chyba nie wyzwoliła. Podoba mi się, że mamy dwie rzeczy. Ja tam całą Amerykę. Okej. Więc pytanie, co tutaj mamy? Wyzwólmy tak. Możemy tych wyzwolić. Nie wiem dlaczego Puerto Rico możemy. Tak, spróbujmy. O, skończyło się. Wow, bardzo szybko się ta wojna skończyła. A w takim razie, co tam mamy? No, musimy teraz poczekać Puerto Rico. A, czyli tak pokazuje. Dobra, może po prostu w pewnym momencie się nam to uda. Oni mają chyba drzewko. Tak, mają takie mini drzewko. Dobra, co tam mamy decyzji? Okej. Mamy te decyzje i to wszystko. Okej, w takim razie powoli niech tutaj się ogarnia nam. My w takim razie co tam mamy kolejnego do roboty? W sumie mamy Marines, trzeba będzie wykorzystać. Bo mamy po prostu wojnę przeciwko Haiti i Dominikanie. To będzie trochę trudne. Bo oni oczywiście, że są, że tak powiem, nieco okopani. Tych będzie najłatwiej zdobyć, ale w takim razie, czy jest coś innego, co możemy jeszcze zrobić? Możemy pokrolać Brazylię na czerwono. Znaczy Brazylia z kimś? Jest w Reichspakcie. No to trochę problematyczne. Dobra, w takim razie w sumie tak patrzę na to, co mamy do zrobienia. Mamy tak naprawdę no kilka wojen. Pytanie jest, co możemy po tym zrobić. Możemy to robić. Zanzela. Dobra, chyba pójdziemy to w takim razie. Co robimy teraz? Robimy to. Okej, jak to skończymy, to skończymy też odcinek. To w międzyczasie po prostu ogarniemy, co tutaj możemy porobić jeszcze.
My nawet nie jesteśmy w wojnie. Dlaczego nie w... Co się stało z nową Fundlandią? Jest nowa Fundlandia. Z kimś jesteście w wojnie? Nie. Macie jakieś drzewko swoje? Nie. Więc co wy narzekacie dosłownie? Podoba mi się ten błąd, który zapomniał tutaj dodać. Dobra, mamy tutaj dużo rzeczy. Włączmy w takim razie. I kontynuujmy nasze badania. W sumie w głównej mierze powinniśmy zacząć badać lepsze landing gear. I możemy budować kolejne statki. Wow. W takim razie ten statek. Boom. Boom, ta flota. Decyzje jakieś się nam uruchomiły. Możemy oddać im tereny z powrotem. Okej, macie. Na Fundlandię. Nasze tereny z powrotem. Okej, w takim razie jak to zrobiliśmy, to ja tylko włączę kolejne tej rzeczy. No i w następnym odcinku spróbujemy się tam zdesantować. Wiemy o tym, że to jest praktycznie niemożliwe, ale zobaczymy jak to pójdzie nam. Więc był z wami Trehol w Hardzwoim 3 na odkrycie Case Redux jako no, syndykat Ameryki. Nice. No to, cześć!